prawie. Witaj, dobrze Cię widzieć. Cieszę się, że mogliśmy się tu dzisiaj spotkać z racji tego, też przede wszystkim idealnie po tym, jak NIK opublikował raport pokontrolny do kontroli przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego. W temacie wraków, czyli w temacie, w którym tu jesteśmy i którym się razem zajmujemy już od 2 lat tak naprawdę. No myślę, że nawet więcej pewnie, no, przy okazji działań w poprzednich projektach, ale te, które nas najbardziej interesują, to jest właśnie Franken, Stuttgart ewentualnie, czyli tak. Te wraki, które są groźne. Tak, dokładnie. I jakbyś mógł tak krótko opowiedzieć, dosłownie w paru zdaniach, ile tych wraków na Bałtyku jest, jaki to jest problem, jakie to jest zagrożenie i jak to wygląda, co tak naprawdę nam grozi i od kiedy się tym zajmujesz i od kiedy o tym mówisz? To będzie duża, dłuższa wypowiedź, dlatego że samymi wrakami zajmuję się tak naprawdę od roku 82, kiedy rozpocząłem swoją służbę na okręcie hydrograficznym i trafiłem do grupy pomiarowej, hydrograficznej. Co prawda zajmowałem się tam różnymi innymi rzeczami również, ale to było coś, co mnie zainteresowało. Czasy były pionierskie w tym względzie. Może nie tak pionierskie jak zaraz po wojnie, ale w sumie, jeśli chodzi o technologię, którą dysponowaliśmy, to rzeczywiście było to duże wyzwanie. Na wraki trafialiśmy sporadycznie. I co ciekawe, okazuje się, że po upływie 40-50 lat bardzo trudno było uzyskać informacje na temat tego, co już kiedyś zostało odkryte, ale nigdzie nie zanotowane, albo zanotowane gdzieś w papierowej postaci, w jakimś biurze i funkcjonowało tylko w świadomości paru osób, prawda? Dosłownie można było je policzyć na palcach jednej ręki. Oczywiście część tych wraków była na mapach nawigacyjnych, ale to były głównie te, które stanowiły przeszkodę nawigacyjną i właściwie wiedzieliśmy o nich, że są, niewiele więcej. Z czasem to wszystko się zmieniało, technologia poszła do przodu. Muszę powiedzieć, że tak naprawdę wrakami zajmuję się od roku 2002. Kiedy zmieniłem miejsce pracy i zatrudniłem się w Instytucie Morskim, tam jeden z projektów istotnych dla tego tematu to był projekt fińskiej weryfikacji wraków. Okazuje się, że o ile my w Polsce wraki traktowaliśmy wtedy, no i teraz również, jako tylko przeszkody nawigacyjne, a nie źródło zanieczyszczeń, inni już to dostrzegli. Możliwe, że mieli więcej okazji do przeciwdziałania skutkom wylewów. Być może mieli trochę więcej wraków przy swoich liniach brzegowych i mieli z nimi już problemy wcześniej. Jakoś tak się składa, że jak już zajmuję się tym tematem 40 lat, to poza drobnymi jakimiś takimi wylewami, rozlewami, które nie były udokumentowane, czy to są powiedzmy z bieżącej eksploatacji różnych jednostek, czy na przykład z wraków. Pamiętam, było takie zdarzenie w latach 90., że na plażach w Dawidowach nie tylko pojawiła się duża ilość oleju, którego wtedy nie określono jako olej pochodzący z bieżącej eksploatacji, więc podejrzewano, że jest to z wraków, natomiast nie było jakby dowodu na to, z którego wraku, w jakiej ilości i skąd się on tak naprawdę wziął. No po prostu zakładaliśmy, że to może być z wraku. Jak się później okazało, było to słuszne założenie, bo po latach badając Stuttgarta stwierdziliśmy, że to jest taki rezerwuar paliwa, które
który leży bardzo blisko brzegu, właśnie na wysokości Babich Dołów. I nie ukrywam, że to był ten jeden z ciekawszych przypadków, który popchnął Instytut Morski do działania i do udziału w projekcie Fińska Weryfikacja Wraków, który się zawierał w trochę szerszym badaniu. Nie tylko w tym, czym zajmuje się tak naprawdę marynarka wojenna, analizując wraki pod kątem ich niebezpieczeństwa, jakie wprowadzają do żeglugi. Skupiają się tylko na stwierdzeniu dokładnej pozycji, określeniu wielkości, minimalnej głębokości nad wrakiem i tyle. Nas interesowało, co wrak zawiera, jaka jest jego historia, ale przede wszystkim, jaki jest jego wpływ na środowisko. Robiliśmy tych badań na przestrzeni ostatnich 20 lat kilkadziesiąt, około 30 kilku. To znaczy, że powstały raporty, które określały nie tylko nawigacyjne znaczenie tego wraku, ale również jego historię, jego wpływ na środowisko, na otoczenie. No i tu przy okazji badań stwierdziliśmy, że w kategorii A, czyli wraku tak naprawdę niebezpieczny dla bezpieczeństwa środowiskowego, jest przynajmniej kilka. Z tego dwa leżą na Zatoce Gdańskiej. I to spowodowało, że z czasem zaczęliśmy gromadzić dodatkowe informacje, budować swoją bazę o takich wrakach. Rozumiem, że to na Zatoce Gdańskiej to jest Frankensteinsztutgart. No niestety tak. To są dwa największe wraki, jakie leżą tu w tej okolicy, a równocześnie dwa najbardziej niebezpieczne. Przy czym ich sytuacja jest zupełnie odmienna, bo jeden jest już, badamy sytuację post factum, czyli po wylaniu się paliwa i skutki środowiskowe, a drugi, no chyba zakładamy, że to jest wszystko jeszcze przed, a zatem wszystko, co się może wydarzyć, jest przed nami. A ile, jakie jeszcze te wraki takie klasyfikowane jako niebezpieczne są oprócz Frankensteinsztutgarta? No mamy takich wraków kilka. Jest Stoibe, wrak siostrzany do Stuttgarta. Zatem możemy założyć, że skoro Stuttgart miał około 1000 ton paliwa, bo miał tak duże zbiorniki, to Stoibe, który był siostrzanym brakiem, też mógł mieć. Oczywiście wiadomo, był koniec wojny, więc być może tego paliwa było mniej, ale na pewno nie dużo mniej, bo on zużywał kilkanaście ton paliwa na dobę, a cały czas kursował między portami Prus Wschodnich, wywożąc uciekinierów do Niemiec i do w zasadzie Danii, do Kopenhagi. Zatem jakieś paliwo musiał mieć. Był w drodze, kiedy zatonął, więc zakładamy, że przynajmniej tych 100, 200, może 300 ton paliwa miał, a miał możliwość przewożenia prawie 2000 ton, więc to nie jest mała rzecz. On jest na tyle dobrej kondycji, że na dziś, można powiedzieć, jeszcze będzie trwał przez jakiś czas, aczkolwiek nie wiemy, czy to paliwo się już w nim nie uwalnia. Ale są takie wraki jak Goja, takie wraki jak Karpiński, jak powiedzmy Wilhelm Gustloff. To są duże jednostki. One są w różnym stanie, no ale też były w drodze, więc to na pewno miały paliwo na burcie. Raczej nie zakładam, że jeśli część dobowa została uszkodzona, to zbiorniki na przykład na Goi, które znajdują się w części rufowej, zostały uszkodzone. Czyli to paliwo gdzieś tam nadal jest. W którymś momencie przerdzewieją rury, w którymś momencie przerdzewieją burty czy pokłady i to paliwo zacznie się uwalniać. Czy to się będzie odbywało w sposób gwałtowny? Nie wiemy. Każdy przypadek jest inny.
Ale wystarczy, że będzie się wydobywało w ilościach kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, a może kilkuset litrów na dobę. To już będzie ślad i będzie miał wpływ na, ten wyciek będzie miał wpływ na środowisko w okolicy tego wraku. Jest cała masa wraków, o których w zasadzie w ogóle nie pamiętamy. One zostały po wojnie wycięte. Polskie wybrzeże jest dość specyficzne, ponieważ południowy brzeg Morza Bałtyckiego nie dość, że jest płytki, to jeszcze jest piaszczysty. I w związku z tym te wraki, które, statki, które zatonęły, wraki zagłębiają się w dnie. I nawet jeśli po wojnie zostały wycięte ze względów nawigacyjnych, czyli na bezpieczeństwa nawigacyjnego, to ta część podwodna ze zbiornikami może być ciągle w dnie, bo było je trudno podnieść. W związku z tym wycinano je metodą demolicji, trochę gazami, trochę innymi sposobami. To, co się dało, zostało wywiezione. No, ale sporo jest takich wraków, które znamy na północ od Łeby, między Łebą a Rozewiem, gdzie wystają tylko części pokładów, cała reszta została zmieciona, trochę silniki. No i wiemy, że jest cała część denna, która, co do której nie mamy żadnej pewności, czy nie zawiera paliwa. Ale to o jakich mówimy liczbach tak naprawdę, bo to jest, bo trochę w ogóle mam wrażenie, że wszystkie, każda publikacja podaje trochę inne liczby, jeśli chodzi o ilość tych braków. Tutaj teraz w tym raporcie NIK na przykład pisze, bazując na danych marynarki wojennej, że mamy 415 wraków na polskich wodach. Rozumiem, że zidentyfikowanych obiektów, których lokalizacja jest znana, ale też my wielokrotnie rozmawialiśmy o 3000 zidentyfikowanych obiektów. To wszystko zależy od tego, kto jakie sito stosuje. Dlatego, że pojęcie wraku jest dość pojemne. To nie jest tylko cały statek. Wrakiem są również samoloty, które leżą na dnie. Wrakiem może być fragment statku. Może być też duża konstrukcja metalowa, dok na przykład. Czyli tak jak na przykład Franken jest przełamany na dwie części, oddalone od siebie o kilka... O 460 metrów. 460 metrów, to jest sklasyfikowane jako dwa oddzielne obiekty? Nie, on jest właśnie klasyfikowany jako jeden, ponieważ jesteśmy w stanie ustalić, że to jest ta część. Ale często są takie wraki, które są połamane i ponieważ nikt nie prowadzi badań dokładnych ich konstrukcji, to my nie wiemy, czy one są połamane, czy to są fragmenty dwóch wraków, znaczy jednego wraku, dwa fragmenty, czy to są dwa oddzielne wraki, ponieważ jeśli są dwie konstrukcje, których jedna ma 40 metrów, a druga powiedzmy 70 albo 50, to traktujemy jako dwa oddzielne wraki. I w bazie danych występują właśnie w tej postaci jako wrak, czasem z przypuszczeniem, że to może być jeden elementy, dwa elementy jednego wraku. Cały problem polega na czymś innym jeszcze, bo wszystkie obiekty, które znamy, trafiają do bazy wraków. Jest ich kilkadziesiąt tysięcy najprawdopodobniej. Natomiast te, które są sklasyfikowane jako wraki, wykazano ich 415 na dziś. Przy czym spokojnie możemy powiedzieć, założyć, że tych wraków jest dużo więcej. Powód? Po prostu znamy, niewiele wiemy o dnie. To znaczy tak, szlaki żeglugowe, miejsca, na których powstają farmy wiatrowe, miejsca pod inwestycje są zbadane dokładnie i tam wiemy, ile jest. Ale jest cała przestrzeń, myślę, że gdzieś około 2/3 obszarów morskich, czyli może 20 tysięcy kilometrów kwadratowych, które są zbadane tylko powierzchownie. Pamiętajmy, że największy wrak na Bałtyku, czyli Graf Zeppelin, lotniskowiec, jedyny lotniskowiec, jaki leży tutaj w tym rejonie, został znaleziony 50 lat po wojnie. Dopiero. Było wiadomo, że jest, ale nikt nie wiedział gdzie.
Takich wraków, o których wiemy, że są, jest dużo więcej, ale nikt nie wie, gdzie one na są. Przykład orzeł. Wiele, ale orzeł to jest inna historia, bo to jest Morze Północne. Natomiast nas interesuje polska strefa ekonomiczna. I ja oczywiście zakładam, że tych wraków jest sporo więcej, być może dwa, a nawet trzy razy więcej. Bo takie są statystyczne dane i to prawdopodobieństwo wystąpienia wraków na obszarach, których słabo znamy albo w ogóle nie znamy, a są takie. Mamy bardzo powierzchowną informację odnośnie niektórych obszarów, szczególnie tych w środkowej części Bałtyku, że ta baza będzie ciągle rosła. Po drugie, marynarka wojenna nie klasyfikuje na przykład wraków okrętów czy statków handlowych z XI wieku, z XVII wieku, XV wieku jako przeszkody nawigacyjne. Być może zaznacza je w swojej bazie, ale nie wykazuje ich jako wraki, które mają wpływ na nawigację. Dlatego te szacunki mogą być bardzo różne. A co się dzieje z tymi wrakami dalej? Znaczy, bo cały problem jest wokół tych wraków wojennych. To znaczy, że prawo nie określa jednoznacznie, kto i co powinien z nimi zrobić. Do tego też zaraz przejdziemy, bo to jest jakby główny też wątek tego raportu, o którym będziemy rozmawiać. Ale jak to teraz wygląda z tymi współczesnymi wrakami? Czyli co się dzieje, jeśli statek teraz tonie? Bo mamy konwencję w Nairobi, która teoretycznie to określa, ale Polska nie podpisała konwencji. No właśnie. I to jest problem chyba dla prawników, a nie dla nas. Jako, że tak naprawdę wydaje mi się, że Polska z tak zwanej ostrożności procesowej nie podpisuje niektórych konwencji, bo one narzucają pewne określone obowiązki prawne, które się później przekładają na prawdziwe pieniądze. Natomiast większy problem dla nas stanowią obiekty, które zostały porzucone lub zatopione wcześniej, bo wydaje mi się, że mimo żeśmy nie podpisali tej konwencji, to prawnicy znajdą tu jakieś kruczki, bo już prawo funkcjonuje, istnieje, ono jest, że tak powiem, stosowane i konwencja z Nairobi, choć nie ratyfikowana, no jest takim wyznacznikiem tego, co robić i jak robić. Tam to wszystko zostało określone. Okej, czyli krótko mówiąc, w takim skrócie, tych nowych wraków to mi się nie przejmował. Wrak tonie, to armator jest zobowiązany, żeby pokryć koszty. Nawet jeśli żeśmy nie ratyfikowali, to pamiętajmy o tym, że nie pamiętam, który hel zatonął, statek rybacki i armatora, no nie powiem, że zmuszona, ale po prostu został zobowiązany do podjęcia określonych działań związanych z usunięciem, zabezpieczeniem paliwa i tak dalej, czyli działa dokładnie według tego, co mówi konwencja z Nairobi. Okej. Czyli tak naprawdę tymi wrakami przejmować się pod kątem środowiskowym. Tym bym się na razie nie przejmował. Nie musimy. No dobra, a co z tymi starymi? No te stare właśnie, tu jest cały problem, bo raport NIK-u dość mocno się po tym przejechał. I tam są różne koncepcje związane z omówione, że tak powiem, przepisy związane również z porzuceniem na przykład amunicji czy uzbrojenia. No okręt wojenny jest uzbrojeniem, a Franken to jest uzbrojenie, ponieważ posiada armaty kalibru 120 mm, posiada sporą ilość amunicji. W zasadzie nawet w pewnych publikacjach był traktowany jako krążownik pomocniczy, choć jest to jednostka wsparcia, tak zwany auxiliary vessel. Czyli krótko mówiąc, można byłoby tutaj próbować coś w tej kwestii zrobić, ale wydaje mi się, że nawet ta konwencja, która mówi o starej broni, porzuconej broni, chyba też nie ma zastosowania. I jeśli my nie podejmiemy po prostu partnerskiej współpracy z Niemcami, którzy w swoim czasie byli właścicielem tego wraku, to chyba nic nie uzyskamy. Pozostanie nam robić to we własnym zakresie od początku do końca. Ale co?